Kto by pomyślał przed rozgrywkami pierwszej ligi, że mecz Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów będzie hitem 16 kolejki. Raczej tym dwóm klubom eksperci wróżyli walkę o utrzymanie, co najwyżej o środek ligowej tabeli. Tymczasem przed niedzielnym spotkaniem piłkarze z Sosnowca byli wiceliderem zaplecza Ekstraklasy, a przyjezdni z Głogowa plasowali się na 6 miejscu. Teoretycznie faworytem spotkania byli trójkolorowi, ale na trudny mecz uwagę zwracał trener Artur Derbin. No jesteśmy przekonani, że to będzie ciężki mecz, zresztą jak każdy w tej lidze. Zespół Chrobrego możemy tak szybciutko scharakteryzować tym, że bardzo dobrze prezentuje się w defensywie, zwłaszcza na meczach wyjazdowych, stąd też nam będziemy mieli utrudnione zadanie na to, żeby gdzieś strzelać te bramki, ale będziemy się starać, będziemy musieli być kreatywni w polu karnym przeciwnika. Liczymy również na dobrą skuteczność i trzeba być dobrej myśli. Sosnowiczanie rozpoczęli zawody z Chrobrym w trochę odmienionym składzie. Między słupkami pojawił się debiutant Matko Perdijić, a w polu Jovan Ninkowicz i Grzegorz Fonfara. I to właśnie on otworzył wynik meczu, korzystając z podania Łukasza Matusiaka. Wynik spotkania ustalił Martin Pribula, który zabawił się z obrońcami gości i oddał strzał w najmniej spodziewanym momencie. Zadowolenia z 3 punktów i debiutu w pierwszym składzie Zagłębia nie krył Grzegorz Fonfara. No ale mówię, po dłuższej przerwie, pierwszy raz w pierwszym składzie, więc ta bramka na pewno da kopa, żeby tam jeszcze więcej popracować i tą końcówkę sezonu tutaj jeszcze parę punktów porobić. Myślę, że Chrobry zdecydowanie się nastawił gdzieś na kontry i gdzieś tam grali zmasowaną obroną. Ciężko było naprawdę, mecz był taki rwany, nie było takiego rytmu i płynności gry. Było ciężko. Nieprzypadkowo też Chrobry jest wysoko w tabeli, bardzo dużo punktów zrobił na wyjeździe, bo więcej niż u siebie, więc tym bardziej cieszą punkty. No wiadomo, grę zawsze można poprawić, ale trzeba zbierać punkty. Nie, specjalnie się nie mobilizowaliśmy, ale każdy zdawał sprawę, że po takiej porażce jak na Dolkanie, każdy jak najszybciej chce zmazać tą plamę, jak najszybciej zagrać ten mecz i pokazać, że po prostu to był przypadek, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, mamy fajną drużynę, mocny skład i chcę po prostu punktować. No. W następną sobotę Zagłębie pojedzie do Bydgoszczy na spotkanie z Zawiszą, czyli spadkowiczem z Ekstraklasy, który walczy o powrót do niej. Zagłębie Sosnowiec, Chrobry Głogów 2-0.